Fantastic. You've got pole. As we wind down from the excitement of qualifying, here's a look at your top three. Joker, Schumacher, and Yuki Tsunoda. The grid is set then, so that just leaves the race itself. Join us tomorrow where we'll be live with all the action, and until then, goodbye. Welcome everybody to the heart of Italian motor racing, Monza. We're here with Formula 2 for what ought to be an extravaganza of excitement and action. Let's head to the start line and get underway. Monza is situated 12 miles northeast of Milan. It's 3.6 miles long and offers 11 corners. Seven of those are chicanes, putting a premium on good braking stability and traction. With a good slipstream plus the two DRS zones available, there should be a number of good passing opportunities on offer. Turn one at Monza is famous, or should I say infamous, for serious contact and incidents, especially on the opening lap. What are your thoughts on that, Davide? Yes, this chicane is a tricky one. A lot of time you see the more experienced drivers hold back from full throttle to keep themselves safe as everyone tries to squeeze into the racing line after the opening straight. As the engineers make their last inspection of the cars, let's take a look at today's grid order for the race. Daniel Ticktum lines up on pole position, with Jayan Deruvala alongside. Looking down the rest of the grid, we have Tsunoda, Galeel, Callum Ilott, and Lundgaard, Joker, Armstrong, Schumacher, Pedro Piquet, Joe, Delatraz, Marino Sato, and Aitken, Nissany, Dragovic, Samaya, and Nobuharu Matsushita. Markelon, Giotto, Alesi, and Nikita Mazepin starts from the back of the grid. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Okay, this is the team's home race. We're all relying on you to impress today. Dlaczego znowu startuję z innej pozycji niż wywalczyłem w kwalifikacjach? Drugi wyścig pod rząd, w którym startuję kompletnie z innego miejsca niż... Czemu ja, moi drodzy, startuję znowu z siódmej pozycji, mimo że wywalczyłem pierwszą? Ktoś mi może mi ktoś wytłumaczyć, czemu tak dziwnie? Nie wiem, czy to są jakieś wyścigi w drugą stronę teraz zrobione? Co tu jest w ogóle ustalone w tym sezonie, że te słabsze bolidy, czy tam słabsi zawodnicy, oni są jakby, nie wiem, odwróceni w stawce, czy jak? Bo nie bardzo rozumiem zasad teraz, jakie panują i jak my to mamy objeżdżać i jechać i jeździć. No ale dobra, no na razie udało, także nie wiem, na razie udało się wskoczyć na miejsce czwarte, ale za mną Galeel tutaj mocno walczy. Monza to jest generalnie tor, który ja lubię. Bardzo fajny, bardzo przyjemny tor. Dosyć szybki, przejrzysty. Fajnie się tu jeździ, nie ma tu jakichś nadmiernie okrutnych, bym powiedział, zakrętów, po prostu, które niszczą. Natomiast, no mówię, dziwna sytuacja jest, bo jest jakby, dojeżdżamy końcówkę sezonu F2 i w drugim wyścigu startuję z odległej pozycji, mimo że w kwalach byłem pierwszy. Nie rozumiem, jeżeli ktoś rozumie, to wie, o co chodzi, czy nie wiem, może to jest błąd gry, albo po prostu serio coś tam w tym F2 oni pokombinowali w tych sezonach. Musiałbym się zagłębić mocniej, bardziej, ale nie chce mi się. Dobrze, obiecałem wam ostatnio, raczej mówiłem, że wspomnę o takim zawodniku jak Guanzhou Zhou. Znaczy nie wiem, jak to się czyta, znaczy nie wiem, jak się wymawia jego imię i nazwisko. Chodzi o tego chińskiego kierowcę. Guanzhou Zhou, nie wiem, jak to tam było, nie wiem, jak to się tam wypowiada, jak to się mówi. I don't fucking idea. W każdym razie, moi drodzy, po Grand Prix Brazylii Alfa Romeo ogłosiło drugiego kierowcę, który będzie jeździć z Bodasem. Oczywiście wszyscy się tego spodziewali, nikt nie jest zaskoczony, bo praktycznie 90
5% było wiadomo, że drugim kierowcą będzie Chińczyk Zuo, z tego względu, że Chińczyk przyniesie do zespołu z Chin Will do Zaubera 50 milionów zielonych papierków. Elegancko. Będzie jeździł z Bottasem. Kontrakt miałby właściwy na 2 lata, ale z tego co wyczytałem, chyba będzie na rok. Ale tam pewnie będzie rok plus jedna, czyli pewnie będzie umowa 1 plus 1. Antonio Giovinazzi żegna się z Alfa Romeo. Generalnie Antonio Giovinazzi nie był jakimś kierowcą, wiecie, wybitnym. Był kierowcą przeciętnym, po prostu nie pokazał zbyt dużo, nie? Zbyt dużo nie pokazał, jeżeli chodzi o Formułę 1. I tak chyba, szczerze powiedziawszy, moim zdaniem to ten jeden sezon Giovinazzi dostał w gratisie, bo ja uważam, że jeden sezon to powinien już Kubica wtedy jeździć, ale dali tam szansę jeszcze temu Giovinazziemu. A wiecie, to był taki też skok jakościowy na zasadzie, Włoch z Akademii Ferrari ma teraz szansę po prostu zaistnieć, tak, pokazać się, ale okazało się, że on nie jest zbyt dobrym kierowcą i wiecie, pojeździł sobie tam te, ile, 2 lata jeździł? Chyba 3 lata. I tyle. Wiadomo, że Giovinazzi gdzieś tam idzie chyba do Weka, czy tam do tych elektrycznych samochodów. No i tam większość osób ląduje po prostu w takich różnych seriach. I już też nie będzie raczej szansa na to, żeby wrócił do F1. Natomiast wydaje się, że Sauber będzie szykował miejsce po tym Guangzhou Zhou na swojego, znaczy swojego, jakby Akademii chyba Ferrari, kolejnego kierowcę, jakiegoś tam gościa, nie powiem wam jakiego, bo nie pamiętam, coś na P chyba nazwisko, Piscatius, kurwa nie wiem, jakoś tam się nazywał. I tyle, także cała stawka generalnie sezonu 2022 została zamknięta, nie? Także Zauber nietypowe połączenie, bo mamy Bottasa, mocno doświadczonego kierowcę, który jest dobrym kierowcą, lecz został przygaszony w Mercedesie, i mamy Guangzhou Zhou, który moim zdaniem jest gdzieś pomiędzy Tsunodą a takim Latifi, czyli raczej nie wrócę tam sukcesów na miarę globalną, że tam będzie jeździł nie wiadomo jak i tak dalej, i tak dalej. Trudno. Kubica natomiast tam te długodystansowe wyścigi, zależy też od niego, czy będzie chciał jakby być kierowcą rezerwowym, aczkolwiek on już wielokrotnie też podkreślał, że nie rajcuje go jakby jeżdżenie na 20 parę wyścigów i siedzenie na ławce rezerwowych, nie? Także lipa. No i też nie wiadomo, gdzie by chciał Kubica na tym rezerwówce być, nie? Też nie wiadomo, czy Orlen dalej będzie pompował jakąś kasę Zaubera. Wiecie, z perspektywy marketingowych, to Orlen dobrze się wtedy prezentuje. To jest reklama na skalę światową. F1 jest jednym z najpopularniejszych sportów motorowych, królewskich, więc bycie w samym F1, nawet w zespole, który jakoś mega tam nie pokazuje dużych wyników, to już jest coś, także nie wiadomo, nie? Natomiast Kubica, coś tam się gadało, że może Aston Martin, bo tam jakieś dobre relacje z Papa Strollem, chociaż nie wiadomo, nie wiem. Ja to bym już dał spokój generalnie Kubicy. Nie chcę chłop tam robić, co ma robić. Ja już się generalnie dawno z tym pogodziłem, że Kubica F1 już swoje zrobił. Wypadek niestety pokrzyżował jego karierę. Miał szansę wrócenia. Wrócił. Pech był taki, że wrócił do zespołu, który był w tamtym okresie kurwa po prostu totalnie beznadziejny, bo był to Williams sezon 2019, w którym Williams był jeżdżącą taczką na tej zasadzie, którą jest teraz Haas. Także niestety pechowo.
ale dowiódł, że spokojnie może jeździć w F1, że jeździ w tym F1, że ręka w żaden sposób nie przeszkadzała w prowadzeniu bolidu i super ekstra, ale trzeba się pogodzić z tym, że chłop już raczej nie wróci do tego F1 i nie będzie w tym F1, także trzeba sobie zapamiętać najlepszy czas, czyli sezon 2010, 9, jakieś tam Kubicy, jakieś jego pierwsze zwycięstwo w Kanadzie i tyle w temacie, nie? Tyle w temacie. Natomiast sezon przyszły, czyli 2022, zapowiada się zajebiście elegancko. Dobra. Krótkie cięcie, krótka przerwa. Piesek napierdzielał. Straciłem wątek. A, wracając, taki Hamilton w sezonie 2022, no to kompletnie już nie będzie miał tak łatwo, jak teraz miał dotychczas, bo nie będzie miał Bottasa Wingmana, który zawsze gdzieś mu tam plecy bronił i było zajebiście. Teraz dostaje Russella, który no, raczej moim zdaniem nie będzie odpuszczał, a zespół, jeżeli go będzie w jakiś stopniu dusił, ograniczał, to wydaje mi się, że będą idiotami, bo Hamilton jest dobrym kierowcą, ale on już 2 lata ma i maksymalnie 2-3 sezony pojeździ i pójdzie papa, nie? Także jakby trzeba było raczej stawiać na kogoś młodszego. No ale zobaczymy, no ten przyszły sezon naprawdę jest ciekawy, może być ciekawy, plus mówię, te konstrukcje bolidów mnie bardzo interesują. Standardowo oczywiście zawsze malowania bolidów, ja to tam będę nagrywał pewnie, jak dożyjemy, to będę nagrywał zestawienia bolidów z malowaniami. Jestem ciekaw, jak oni to wszystko sobie stworzą, opracują, zrobią i pomalują, nie? Także będzie naprawdę elegancko. No i wiecie, pierwsze powiedzmy 2, 3, 4 wyścigi, jak tam się będzie prezentować ta rywalizacja, bo jak już gadałem, F2 rywalizacja jest bardzo na bardzo zbliżonym poziomie. Te bolidy praktycznie są obok siebie wszystkie. Bardziej się liczą umiejętności. Zresztą nawet widać na minimapie, że tam jak tam odjadą jakieś bolidy, to odjedzie maksymalnie 4-5 kierowców i to jest max, a w F1 to tam jest przepaść, nie? Tam na przykład Mercedesy uciekną, rozjadą się, gdzieś tam Red Bulli uciekną, potem tam jakieś są Ferrarki, McLareny, gdzieś tam dalej jakieś Alpiny, Aston Martin i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Dlatego to jest takie, wiecie, troszkę nutawe, nie? Czy w ogóle tego się dogonię, czy nie dogonię? Czy będę miał DRS-a, czy nie będę miał DRS-a? Będę miał DRS-a. To jest, bym powiedział, ostatnia szansa, żeby go tutaj przeatakować w ogóle. Chyba to zrobimy. On tutaj zjechał do tej linii. O, pięknie, pięknie. Dzień dobry. No, udało się. Wow. No. Żeby nie było, nie zmieszałem poziomu trudności. Cały czas tutaj na tej karierze jest to 90%. Jeszcze Durawala tutaj próbować będzie. A czy mu się uda? Chyba nie. Już najszybsze okrążenie mamy zrobione. Zachmurzenie, deszczu nie było. No, fajowo, fajowo. Najważniejsze, się udało go wyprzedzić. Zawsze większa ilość punktów. Te wyścigi troszeczkę emocji dostarczają, bo startujemy z dalszych pozycji, minimalnie dalszych pozycji i coś się więcej na torze dzieje, aczkolwiek i tak dalej wygrywamy. Tylko mówię, zastanawia mnie to, że jeżdżę w kwalifikacji, zajmuję pierwszą pozycję, a startuję na przykład z 4 albo z 7 miejsca. Nie wiem, czy to jest tak specjalnie zrobione w F2, że są jakieś potem odwrócenia, odwrócone miejsca, czy jakiś błąd w grze. Ja na przykład Boguś się tam cały czas też w swojej karierze MyTeama na przykład z błędami różnymi musi borykać, typu jakieś tam technologiczne rozwiązania drzewka, inne pierdolety, coś tam nie działa, coś tam się nie włączy. Także no jestem ciekaw. Dobra, w każdym razie tutaj jechaliśmy na pierwszym. Here's our winner pulling their Prémer into Parc Fermé then. What a fantastic race. So, Davide, how exactly did they set themselves apart from the pack today? This is why I love this sport. Their car dominates the track today. You could tell they went in full of confidence.
with a clear strategy in place. They displayed excellent knowledge of the track and made it count when it comes to some of those more tricky corners, allowing them to make huge gains on some of the less confident ones. I guarantee the fans will certainly be talking about today for a long time to come. It looks like it's time for the victory ceremony once again, as I can see the drivers beginning to make their way out for the celebrations. You can see it on their faces. It's another marvelous team win for Prema today. After this round of the World Championship, here's how things look in the driver's table. Joker increases their championship lead. Now then, Davide Valsecchi, who would you say was your driver of the day? It's a difficult call, but I'm going to give it to the Prema driver. They demonstrated a very delicate touch in the wheel-to-wheel situation. They showed maturity and patience. So then, after today's event, Prema have claimed the team's championship. Meanwhile, a strong weekend from ART this time out, and they improved their position in the championship. After all this drama, you'd be mad not to join us. Okay, drodzy, także miejsce pierwsze z siódmego, 27 punktów, potem był Daruvala, drugi, potem trzeci Tikman, czwarty Tsunoda, piąty Aylot, szósty Gale, siódmy Armstrong, ósmy Lundgaard, dziewiąty Schumacher, dziesiąty Pedro Piquet i standardowo ranking. 259 punktów dla nas, 148 dla Schumachera, 111 punktów straty i Marcus Armstrong punktów 89. Zmiana miejsca 5 i 6. Daruvala na 5, na 6 Drugowicz, czyli spadek. Na 8 Tikman, na 9 Zuo, na 13 Gale, na 14 Sato i również Aitken, na 15 spadek. No i klasyfikacja konstruktorów 407 punktów, pogrom totalny. Drugie miejsce Carling 155 punktów, trzecie miejsce Art Grand Prix, też awans na trzecie miejsce, generalnie z czwartego na czwarte spada MP Motorsport 123, czyli porówno panowie mają, tak to się prezentuje. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, hejo, pa, pa.